Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na film o ketonowościach, trochę nowych rzeczy potestowałam, prosiliście o tego typu materiały. Także lecimy. Część z tych produktów kupiłam, część dostałam, więc nie będę wam dokładnie oznaczać i mówić co, bo nawet już nie pamiętam, ale wszystkie te produkty są przeze mnie przetestowane i jeśli coś polecam, to dlatego, że uważam, że jest dobre i smaczne. A jak Wam czegoś nie polecam, to Wam też o tym powiem. Zapraszam. Zacznijmy sobie może od zamienników pieczywa, bo pojawiły się na rynku nowe keto chleby, już takie totalne gotowce. I jeden z nich testowałam ja już kiedyś wam mówiłam, że można mieć zastrzeżenia co do składu niektórych tych keto chlebków, ponieważ na przykład białko pszenne jest w wielu z nich, to nie znaczy, że ono nas wybije z ketozy. Ale osoby, które przychodzą chociażby na dietę, to właśnie z tego powodu, że mają problem z trawieniem pszenicy, bo tak się też zdarza, no to na tego typu produkty powinny uważać. Ten chleb, który Wam pokazuję, ostatnio jedliśmy, gdy byliśmy w górach, przygotowałam po prostu kanapki w góry dla mnie, dla Mateusza, i był całkiem smaczny. Zastrzeżenie jest takie, że jak za kilkanaście złotych za bochenek, znaczy za bochenek, za tych pięć kromek, no to nie jest to duża ilość i tak na dłuższą metę to pewnie nie jest y, najlepsze rozwiązanie. Ja jestem dość wierna od wielu lat i jeżeli y, sięgam po pieczywo to albo um, korzystam z przepisu na przykład na chleb błonnikowy, który jest w moim kursie chudin na Keto i w nim są e, białka jaj, tam jest też e, siemielniany, to jest taki mocno białkowo-błonnikowy chleb bez większych alergenów, e, albo używam też e, mieszanek. I o tej mieszance wam mówiłam, ale pokazuję ją dla nowych osób i mówiąc też wam o tym, że są takie produkty na keto, którym jestem wierna i na pewno z pięciu przemian chleb upiecze ci się. To jest coś z czego wciąż korzystam i też wciąż korzystam z krakersów jako zamienników pieczywa, tak na szybko to też jest gotowiec. Krakersy, które są w niskich temperaturach robione. Natomiast Pewnie znowu pojawi się pytanie o utlenianie kwasów tłuszczowych z mąki migdałowej chociażby. Takie rzeczy dzieją się, jak pokazują badania w piekarniach powyżej 200 stopni Celsjusza. Natomiast nawet jak w tych 200 stopniach, chociaż polecam w niższej jednak temperaturze, ale nawet jakbyście piekli w 200 stopniach w piekarniku chleb, to w środku w chlebie temperatura do takiej wysokości nie dojdzie. Także spokojnie myślę, że możemy. Tego typu zamienniki trzeba stosować i nie martwić się, że sobie robimy krzywdę. Ok, to jeśli chodzi o chleby, natomiast jak ktoś nie zawsze jest na keto, a bardziej na low carb i unika na przykład glutenu, nie jestem pewna czy Wam o tym nie mówiłam, ale to też jest coś, co od czasu do czasu u nas wpada, czyli bezglutenowa mieszanka do wypieku pizzy, też z pięciu przemian i mówię o tym dlatego, że naprawdę smaczna wychodzi pizza bezglutenowa, co prawda węglowodanowa, bo tutaj mamy... Mąkę ryżową, tapiokę, łuskę babki, drożdże, sól, marantę trzcinową, więc yy, tych węglowodanów tutaj troszkę będzie, ale jest to opcja dla osób, które szukają produktów bezglutenowych i dość dobrej jakości. Lecimy dalej. To, jak były chleby, to przejdźmy może do makaronów. Znowu pojawiły się różnego rodzaju nowości. Na pewno makaron koniak czy konżak jest Wam znany, coraz więcej firm yy, różne rodzaje tego makaronu proponuje. Jest yy, tutaj nowa opcja Feto Chef, i tutaj mamy nawet opcję lasagne. Oczywiście są różne rodzaje. Yy, polecam. Nawet jeśli mieliście przygodę z makaronem koniak i mam nie posmagował, to polecam spróbować raz jeszcze, być może innej firmy, i przyrządzić to odpowiednio. Ja zawsze do przygotowanej wody taki makaron daję, przelewam go i wtedy on traci ten swój charakterystyczny zapach. I według mnie, bardzo, bardzo dobre źródło błonnika i fajna alternatywa dla osób na keto, które chcą mieć potrawy z makaronem, ale w z wersji ketogenicznej lazania różne inne kształty na co tylko macie ochotę można przetestować a makaron który jest trochę bardziej zbliżony w smaku do e, zwykłego makaronu ja bym powiedziała takiego pełnoziarnistego to jest firma MK Nutrition ja testowałam właśnie ostatnio te makarony mamy tu tagliatelle i fuzili. One są niskowęglowodanowe, tylko znowu w nich będzie białko pszenne. Więc jeśli macie problem, problem z pszenicą, no to nie będzie to najlepsza opcja. Ten makaron się gotuje smakowo, tak jak mówię, on jest tak trochę smakuje jak makaron pełnoziarnisty. I teraz już nie czuję, ale w trakcie gotowania miał taki troszkę specyficzny zapach, więc no, to nie jest idealny zamiennik, ale myślę, że do zrobienia jakiegoś fajnego dania, gdzie na przykład dla rodziny gotujemy normalny makaron, a sami jesteśmy na keto i nie chcemy przesadzać z węglami, to jest to fajna opcja. Co dalej? A, jeszcze mamy błonnik bambusowy i też być może już o nim mówiłam. Błonnik bambusowy jest teraz dość popularny jako element właśnie wypieków na keto i wiele osób bardzo sobie to chwali. Ja miałam ze dwa podejścia z błonnikiem bambusowym i taką jestem nie do końca fanką póki co, ale na pewno jeśli znajdę, wymyślę, stworzę jakieś super ekstra przepisy, gdzie błonnik bambusowy jest po prostu takim must have, to Wam dam znać. Póki co dajcie znać, może Wam on bardziej się sprawdził niż mi w kuchni. Na pewno u Oli Odziemkowskiej, czyli blog Olala LCHF, widziałam, że Ola wrzuciła sporo przepisów z błonnikiem, więc jak ktoś ma ochotę na takie uzupełnienie błonnika i keto wypieki, to polecam zajrzeć do Oli. Dobra i jeszcze mamy parę bardzo fajnych produktów. Białko. Białko, białeczko dla osób na diecie wegańskiej jest problem na keto z uzupełnianiem białka nieraz, no bo tych źródeł niskowęglowodanowych mamy mało. Natomiast firma Solvlabs wprowadziła właśnie białko wegańskie, tu mamy smak karmelowy i powiem wam tak smakowo jest naprawdę takie mocne 8 na 10 ale co ważne tutaj jest mieszanka białek pochodzenia roślinnego z białkiem drożdżowym co dodatkowe nam daje walory nie tyle smakowe co zdrowotne i wzbogacono enzymy trawienne, żeby funkcjonalne, bo w ogóle Solv Labs P, jeżeli nie wiecie, to powinniście wiedzieć słynie z dobrej jakości grzybów i suplementów właśnie takich na rynku i rzeczywiście tu mamy połączenie białka grochu, drożdżowego, ryżowe, dyniowe, jako słodzik jest erytrol, dlatego to naprawdę dobrze smakuje i ma, jak twierdzi producent, komplet aminokwasów i jeszcze pewnie o białku trochę będzie, bo ja w ogóle uważam, że jeżeli chcemy jesteśmy już na keto i chcemy na przykład redukować albo czuć się dobrze, Uważam, że powinniśmy jeść trochę więcej białka, a trochę mniej tłuszczu, więc to jest bardzo fajne uzupełnienie i priorytet na białko, a nie na tłuszcze. To jest taką dobrą opcją dla większości osób. Także, jak jesteście na diecie wegańskiej, to koniecznie przetestujcie. I też Soul Labs testowałam kreatynę. Ona się nazywa keto kreatyna, ponieważ. Eee, właśnie, jest dosładzana, jest bardzo dobra w smaku, ma smak em, cytrynowy. Jeżeli suplementujecie kreatynę pod kątem chociażby em, osiągów sportowych, smak kreatyny nigdy mnie nie pociągał i na dłuższą metę gdzieś tam miałam przerwy. Natomiast myślę, że z tą kreatyną pozostanę na dłużej, bo po prostu jest to smaczne eee, i. No powiem bezpośrednio, nie ma odruchu wymiotnego, tak jak po kreatynie, kiedy trzeba ją po prostu wypić przed czy po treningu. Więc bardzo Wam polecam, fajna opcja, ona jest co prawda słodzona sukralozą, ale na keto to będzie ok. Także dobrej jakości yy, suplementy, diety. Co my tu jeszcze mamy? A, mamy parę nowych propozycji od Cocoa. I teraz tak, tu mamy keto shake. Karmelowo-czekoladowy. On też będzie miał w białko grochów w sobie. Ma inulinę, siemielniane, słodzony jest erytrolem, do tego ma MCT em, i kakao, błonie kakacji, białko ryżowe, aromat kakaowy, karmelowy. Skład jest w porządku. E, smak, no, bardziej mi smakowało to drugie białko. Tutaj bym dała tak 6 na 10. W ogóle produkty kokoła mają tak katogeniczne mają jeśli próbowaliście to wiecie o co mi chodzi taki specyficzny posmak on tutaj też jest natomiast jakościowo to jest dość dobry produkt no i jak ktoś chce takiego gotowca właśnie już po prostu shake gdzie tylko dodajesz do tego nie wiem mleko jogurt wodę napój roślinny to spoko to myślę że sobie można coś takiego zafundować i Kokoła wypuściła też dwa napoje kakaowe, e, napisane jest no sugar dark choco i e, no sugar vegan e, milk choco drink e, i teraz o co chodzi, napój czekoladowy e, z erytrolem e, i kakao, tutaj mamy też inulinę i to w sumie są główne mm, składowe Moje zastrzeżenie jest takie, że zarówno w jednym, jak i w drugim kakao jest odtłuszczone, czyli to, co najlepsze w kokosie, tłuszcz kokosowy, który jest fantastyczny na keto, zostało zabrane, więc tak naprawdę mamy odtłuszczone kakao i słodzik. Smakowo jest w porządku, jak ktoś lubi kakao, to już takie posłodzone na keto będzie to ok, natomiast no ja bym wolała tam zobaczyć właśnie pełnotłuste kakao, ale niewiele firmy na rynku tego typu rozwiązania... Ma. I na koniec jeszcze sobie przejdźmy do batoników. Weszły nowe batony Torrasa bez dodatku cukru. Tu mamy z pomarańczą, tu mamy owoce leśne, jeszcze jest taki miętowy. Dla mnie to nie jest smak, nie wiem, porównywalny do czekolady Milki. Tylko bardziej jakiś wedel, za którym nie przypadam. Mi dużo bardziej smakują czego batony, te, które wam ostatnio pokazałam, które są dostępne w Biedronce czy w Lidlu. A, a w ogóle to ostatnio znaleźliśmy też w Lidlu um, bez cukru lody cytrynowe, um, które też były bardzo smaczne. Więc jak jesteście w Lidlu, to poszukajcie tych katogenicznych opcji, bo jest ich coraz więcej. No dobra, to może na koniec jeszcze nawodnienie. Jeżeli chodzi o nawodnienie, to moja nowość moja przynajmniej nowość z biedronki woda kokosowa. Wcale nie taka droga, a czysta, czysta woda kokosowa. I bardzo smaczna, bo wody kokosowe też są różne, więc ta naprawdę jest smaczna, a jeśli wiecie. Albo nie, to wam powiem, że kokos, woda kokosowa jest świetnym, naturalnym izotonikiem. Ona ma trochę więcej węglowodanów, rzeczywiście, ale jeżeli nawet jesteście na keto czy na low carb i chcecie jakiś izotonik okołotreningowo, treningowo, czy są bardzo duże upały, to taka schłodzona woda kokosowa będzie super. Natomiast, moi drodzy, jak zwykle zachęcam Was do tego, żeby jeść jak najbardziej naturalnie, jak najbardziej sezonowo. Teraz jest sezon chociażby na borówki, które są fantastycznym źródłem, em, polifenoli, przeciwutlenia czy witamin, więc takie borówki na deser zamiast e, jakichś innych czekolad czy szejków i innych rzeczy. Szczególnie po posiłku, kiedy to wszystko ładnie sobie bilansujemy, bo po prostu obniżamy ładunek glikemiczny tych borówek dzięki temu, że zjadamy je po posiłku, to jest naprawdę super opcja. Czy na przykład cukinia, która teraz też u mnie jest w ogródku jest. Em, Fantastycznym sezonowym produktem spaghetti z cukinii, chyba moje ulubione. Pizza, taka pizza, powiedzmy, a la pizzerki na pokrojonej cukinii, to też jest coś, co mi smakuje dużo bardziej niż większość zamienników, keto zamienników pizzy. Więc sięgajmy też po te naturalne, nasze, zdrowe polskie produkty, które są pełne witamin, składników mineralnych, błonnika i tego wszystkiego, co natura nam daje. I myślę, że ta dieta ketogeniczna w lecie powinna właśnie tak wyglądać, bazując na naturalnych y, produktach, większej ilości warzyw, y, dobrych tłuszczach, y, nie zapominając oczywiście o białku, które też jest ważne. No dobrze, to dziękuję Wam za dzisiaj. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś no, ketonowości, którymi warto się podzielić z innymi. A ja pozdrawiam Ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!